Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Słuchaj, ze mną dzisiaj produkt, który ma bardzo długą nazwę. Crystal Detail Clean Blizzard Extreme Snowfall. Na pewno to dokładnie nie przeczytałem, raczej prawidłowo. Produkt od... Widzę, tak, chyba od wirusa. Tak jak widzisz, długo się nim bawiłem. Naprawdę długo. Całe lato, cała jesień, cała zima. I zacząłem od 1 do 30, jeżeli chodzi o pianę. pH 11 i jak widać słabiutko, słabiuteńko. Piana w ogóle nie leży. Więc stwierdziłem, produkt pewnie tylko i wyłącznie do oprysku, więc zacząłem bawić się opryskiem.
No i jeżeli chodzi o oprysk, troszeczkę inna bajeczka. Tutaj od 1 do 50, 1 do 10 i teraz tak. Pokazałem tylko trzy stężenia z tego względu, jak moim zdaniem powinno się rozcieńczać ten jaki roztwór z oprysku na dany sezon. Latem 1 do 50, mega rozłożenie, naprawdę fajnie długo siedzi. Lekkie zabrudzenie. 1 do 30, jesień, zima. 1 do 10, nie atakujemy. Tak naprawdę produkt poniżej 1 do 30 rozcieńczeniem, czyli mocniejszym, wiele nie wnosi. Czyli tutaj 1 do 30 i na tym się zatrzymujemy. I on więcej już nic nie zrobi. Produkt tak naprawdę przypomina mi troszeczkę Build Humbera zapachem tego nowego, ale jest tam nuta cytrusów. I tak naprawdę, kurczę, ja byłem przekonany, że z oprysku będzie robić mega roboty i to się stwierdzi, i to się potwierdziło. Z PA, ale to później nie wskakujemy, nie ma sensu. Przyjemny zapach, nie męczący, troszeczkę chemia. No, kurczę, no nie jest to miód, nie jest to miód. I teraz tak, co do produktu. Zauważyłem, że ma fantastyczne właściwości odtykające. W ogóle nie zamula. 1 do 10 słabsze wypłukiwanie. Ja ten produkt widzę dla blokersów. Produkt jest mega bezpieczny. Pomimo pH 11, ale wiadomo, że pH nie jest wyznacznikiem, przy rozcieńczeniu to zjeżdżamy praktycznie do neutralnego. Tak, do neutralnego. I tutaj, słuchaj, dla blokersów, jako oprysk, rewelacja. Naprawdę, długo siedzi, zmiękczanie może nie jest fantastyczne, nie jest to typowy killer, ale produkt jest mega bezpieczny, nawet jak ci zacknie. Zdecydowanie nie lubi aut, które nie mają zabezpieczenia. Nic nie zrobi. No właśnie. To jest taki produkt, kurczę, nie wiem jak go gryźć. Dawno nie miałem takiej piany, której do końca ani pałą, ani kijem, słuchaj. Tak, kurczę, niby fajna, ale nie robi tego, co trzeba. I raczej robi, zmiękcza. Ale no, są piany, które są lepsze. I tutaj moim zdaniem, czy produkt jest fajny? Kurczę, fajny. Fajny z tego względu, że z oprysku właśnie jest bezpieczny i kurczę, myjąc na myjni samoobsługowej, wiadomo jak to jest. No, gdzieś przyschnie, gdzieś nierówno, tu nie mamy tego problemu. 1 do 30 i kurczę, zmiękcza i jak dla mnie, ja bym bawił się tym produktem jesień, wiosna, lato. Lato i, no tak, wiosna, lato i jesień. O, zimą bym sobie odpuścił, kurczę, bo nie ma sensu. Szkoda, szkoda materiału, bo on za wiele nie wniesie. No nie zbierze takiego mocnego, tak jak widziałeś, 1 do 10, takiego mocnego brudu nie ruszy. To samo zrobi 1 do 30. Naprawdę. Nie ma sensu niżej zjeżdżać. Teraz tak, zaproszę Cię do dalszej części filmu i pokażę Ci, dlaczego nie było w ogóle w filmie zabawy tak naprawdę z PA różnych rozcieńczeń, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, ale kiedyś wrzucałem film z... O, wrzucałem, bo ty ten film widzisz pewnie przed zimą 2023, ewentualnie wrzesień, po wakacjach, jakoś tak, kurczę, tak. Tak się nim długo bawiłem, dokładnie. No zresztą widać, no, to była praktycznie prawie cała bania. Bo ja nie lubię, jak wiem, że produkt, kurczę, niby jest fajny, niefajny, nie miałem jak go rozgryźć i tak się nim bawiłem i bawiłem i bawiłem i dlatego pokazałem tylko te rozcieńczenia, które moim zdaniem mają sens właśnie tak sezonowo. To był Ultra Coat, tak, Master Wash. I tam piana się tak odrywała etapami. I teraz zobacz, 1 do 10 właśnie robi to samo. Odrywa się pięknie etapami. I ja ten film oczywiście pokazuję na końcu. Ja jak się bawiłem 1 do 30, później wkalkiwałem 1 do 10. No i niestety też słabo. Kurczę, no nic nie zrobiła. Nic, tak naprawdę nic nie zrobiła ta piana, oprócz tego, że fajnie poleżała i fajnie się odrywała. Latem, właśnie latem 1 do 10 ma sens. Ma sens rzeczywiście, ona tak etapami, ale ja bym sobie odpuścił. A szkoda, szkoda materiału, kurczę, bo no, lepszy jest oprysk. No dobra, produkt fajny, jest to tak, przyjemny. Z tego względu, że na pewno nie narobi ci bałaganu. Jest bardzo bezpiecznym produktem. Zmiękczanie jest jego najmocniejszą stroną, więc tak jak powtórzę się. Bawimy się wiosna, lato, jesień, stężeniami od 1 do 50, 1 do 30, czyli dwoma. Latem 1 do 50, jesień, wiosna, zależy od zabrudzenia. O, im więcej brudu, tym 1 do 30 i tu się zatrzymujemy. W PA w ogóle nie pakujemy, szkoda materiału.
Z mojej strony słuchaj to wszystko. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak pięknie usiadła 1 do 10 i niestety jak słabo zebrała. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!